Cześć. Cześć kochani, dawno już nic nie nagrywaliśmy w naszym schronie. Dzisiaj przed nami... Mamy głupi pomysł. Mamy głupi pomysł, tak, przed nami duże wyzwanie. Być może poleje się krew, być może zmokniemy, być może napadną nas jakieś pająki, robactwo i cała reszta, ale jest to poświęcenie, na które ja jestem przygotowany i kolega Marek będzie dokonywał po raz kolejny eksploracji, tak? Tak. Poszukiwania artefaktów. Poszukiwania artefaktów, dokładnie. A co dzisiaj będziemy, może inaczej, gdzie będziemy grzebać? Słuchajcie, będziemy grzebać w takim dużym dole, którym jest studzienka na zewnątrz schronu. Tam od 3 lat nie grzebaliśmy jeszcze. I dzisiaj nadszedł wreszcie ten dzień. Ten dzień. Tak jest. A więc patrzcie do końca. Patrzcie do końca. A dlaczego Marek? Bo ten jest zaruby. No bo ja to zaklinuję, ale słuchajcie, podobno Marek... Tak. Śpi. Wywinięty na lewą stronę. I podobno jest to jedyny człowiek, który odbył udany stosunek z automatyczną sekretarką. To się wytnie. No, także my idziemy do roboty. Na razie. Tak jak wspomniałem przed chwileczką, dzisiaj za cel bierzemy sobie tą oto studzienkę. Pan kolega Marek tutaj to pokaże. Jest to studzienka, do której sypowały się grawitacyjnie łuski amunicyjne z tej tutaj, o tej kopuły. Tam w środku znajduje się zrzutnia i według teorii gdzieś tutaj ta duda sobie leci. Jak widzicie marasu i syfu, pan tam przestanie oglądać się za autami, za gołymi dupami. Myślałem, że Artur. Chodź tutaj, pan sobie obejrzy. Zobaczcie, ile tutaj jest puszek syfu ogólnie. Tego. Zobaczymy, co z tego się uda wyciągnąć. Ja się przygotowałem do dzisiejszej pracy, przygotowałem sobie narzędzia do podpierania. Natomiast naszym dzielnym odkrywcą będzie dzierżący w chwili obecnej kamerkę kolega Marek. Panie Marku, przekazuję ci oto niezbędny element. Następuje za chwileczkę zerwanie blokady i rozpoczynamy losowanie. To co? Idziemy. Nie? Nagadał się. Dobra, zobaczycie co dalej. Następuje pierwsze... To jest pierwszy krok. Mały... Mały krok dla Marka. Duży krok dla naszego schronu. Słuchajcie, zobaczcie na dzień dobry, ile ta studzienka ma głębokości. Teraz tyle. Natomiast... metra powiedzmy. O, tyle tak kolega wygląda w dziurze. Dawaj, pracujemy, no, czas leci. Dobra, nada. Wołałeś, Marek? Tak, patrz. Pierwszy artefakt. Zobaczcie. Po niemiecki nóż. No niech będzie, że po niemiecki. Zobaczcie, jaka stal. Nierdzewka. No dobra, odkładamy na bok, tak żebyśmy go gdzieś nie przehandlowali. I będziemy szukać dalej. Już się pani leżał koło Kubusia. Aha, leżał koło Kubusia. No dobra. Okej. Okay. Czyli temat rozwojowy. Tak. Jak widzicie, kolega się tam mieści i ja bym to zaklinował. Niespodziewanie u nas pojawił się. Proszę, pan się przedstawi. Dzień dobry. Jestem ten, Aladdin i szukam dywanu. A kolega podobno znalazł, tak? Nie jest tam jakiś dywan chyba. Albo chodnik. Kopalniany. Ty, ale Marek, widzę, że ty masz naprawdę wprawę przy tym ty. Tak? Tak. A, pijemy. O, nie ma. Co
ciężko stwierdzić. Czekaj, to jest, otwórz i nie wypijaj, nie? Bo ten już był, ten było widać. Aha. No, dotąd było marasu. Dobra, co się udało fajnego znaleźć? No, widziałeś? A tak, no ale opowiedz. Różne rzeczy, dużo butelek i garbki. Będzie na obiad. Dobra, to ja wam pokażę, co na razie znaleźliśmy z tych ciekawszych rzeczy. Zobaczcie, jaka piękna niebieska zastawa. Być może ktoś mieszkający nieopodal rozpozna swoje garnki. Takie oto miseczki. Słuchajcie, dwie bardzo fajne buteleczki. Ogólnie butelek jest w cholerę, ale dwie takie fajne. No i misterny talerz, słuchajcie, z czasów dynastii Ming, o czym tutaj świadczy ten napis. Zostawiamy. No i jakiś mamy metalowy element w formie łańcuszka. Jeżeli chodzi o poszukiwania, to na razie tyle. A żeby wam uświadomić, ile to jest roboty, śmieci na razie mamy tyle. Ta, wołałeś. No. Ale ty z szacunkiem, ej, zobacz, ty. No, tu mogło być jeszcze zupa wylono, wiesz jak. To chyba pomidorowo. No. Widzicie, ile rzeczy normalnie można znaleźć w tym hasioku. Co to? Siemano! Oto miś. Miś jest bardzo brudny dziś i zmęczony. To znaczy, że Jaś Fasola był u nas. Ja też nam przyzrobił. Przekazuję ci go, Marku. Ale zobaczcie, na ile się robota przesunęła do przodu. Widać to po tym świeżym kolorze tego murka. A co, widać ten wylot już tam gdzieś, ty tutaj? No widać. O. No to... Na razie to jest góra tej rury. Tyle pod górę, no i nie wiadomo ile niżej, nie? No zobaczymy. Ja? Jedno. Z ciekawszych, ale to trzeba dwoma rękami. O kuźwa! Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Jakoś fedra? Nie. Te, bo zaraz będziemy policja wzywać. No zaczyj kuźwa? Nie no. Czekaj, tu jest artefakt. Nie. Chyba, że też krogiesz. Ja się odsunę. Odłamkowym ładuj. Puścić tu, kurde, urbę z chorzów. Co to może być? Blaszek w ogóle może nas odpowiedzieć. No ale zobacz. No to jako sprężyna wygląda, nie? No, po środku jest sprężyna. Faktycznie jakoś lufa w tym. No, zaczęło syczeć! Końcówka o szkrobej. Tu? Tamta, druga. Jest tu pierdziarki. Nie ma. Nie ma. Tu może jakiś numer. Na pewno stary. No.
ma ktoś jakiegoś pomysłu, co to? Nie mam pojęcia. Cuciek to jest. Taki amerykański ze sprężyną. No. Schron podobno nie brał udziału w walkach. Ale może sprzęt wyrzucili. Ale nie, nie ma. Kaj byś tu pocisk wsadził. Maczuga z czasów kreskinowców. No. Dalej to nie idzie. Nie jest coś amortyzator. No, nie ma jakaś drugiej strony przykręci. Widać, szukać następnego. No. Może, może nie uderzać tym od razu o ziemię. My? Jeśli ktoś wie. To waży jakieś 10 kilo, może 8. No na złom jeszcze nie będziemy oddawać. O, flaszeczka kolejno. Tyś to miał robić, a nie podpijać. No puste flaszki wyciągnął. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co to, dajcie znać. Na razie odkładamy to na kupkę rzeczy znalezionych. Magii. O, co? Coś następnego, ja? Tu, to tam. Dobra. Co to? Łopata. A to nie tak, którą kopiemy. No. Chciałeś lampa? Lecie. Jak to działo? Tu, dobra. Kajś ty się tam dokopał, ty! O panie, tam jest jeszcze gortki, ale faktycznie jest tak na dół mocno i to jest, jest normalnie betonowe albo kamieniami obmurowane i jeżeli patrzeć po tym upadzie, który tam jest, to tu będzie jeszcze ze 2,5 metra kopanie. Łaszku. Bo to jest w tamtym miejscu, w połowie tego spadu jest około metra pode mną, a to idzie tak bardzo mocno pod skosem. Więc to wiadomo, to będzie 2,5 metra jak nie idzie jeszcze. O ja pierdziel! Ale już widać tam też ciekawe rzeczy, jakieś gortki, flaszki w lepszym stanie niż te tutaj. No i to jeszcze to nie wiem, ale okaże. No to następny weekend mamy co robić. Kolejne ciekawostki. Kawałek złomu. A to? A to kość. Kość po raz kolejny ze śladami osteoporozy. Proszę. Tak? Może część pochłaniacza. To już jest. Czekaj. Tak, gdzie jest ten pochłaniacz? Nie, to jest. Cholera wie. Się umyje, wysuszy, będziemy widzieć. Jaki balon spod nogą. Leci, ja? No, nagrywa się. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, natomiast wyszło jak zawsze. Troszeczkę przeceniliśmy tą studzienkę. Przesiedzieliśmy w tym parę godzin. Było widać jeden stopień. W chwili obecnej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam. O, tam. Tam. Jest wylot. Prawdopodobnie wylot tych zrzutni łusek. W tej chwili dziura ma jakieś 3 metry. No nawet 4. Nawet 4, troszeczkę jeszcze nam zostało. Co będzie jeszcze mam fajnego, panie Marku? No jeszcze. A właśnie. No. Oto miś. Słuchajcie, nie wiadomo ile biedak przeleżał, ale krwawił mocno, bo tutaj na. Puszkę mu wbili do twarzy. Ktoś go próbował powiesić, jak widzicie.
No jest parę tych pierdół. Wyczyścimy to, zobaczymy, co z tego się uda odzyskać. Zawsze kawałek historii. Na dzisiaj wystarczy. Musimy teraz zabezpieczyć ten bajzel i jedziemy. Nara. Do następnego. Tak, Marek? Opa. Kuźwa! No! Rozpoznajesz babcię? Tak. To była bardzo duża. Ty, słuchajcie, zobaczcie, kuźwa, jakie to jest wielkie. Minął tydzień, a teraz kolega powie, co będziemy teraz robić. Słuchajcie, ostatni raz byliśmy tutaj tydzień temu. Rozkopywaliśmy tą naszą studzienkę, jak wiecie. Poznajdowaliśmy parę pierdół. Natomiast przy pomocy chłopaków z Urbexorzów prace posunęły się na tyle do przodu, że w chwili obecnej ta dziura, którą pogłębiliśmy, jest gdzieś tak na jakieś 4 metry. No, w związku z powyższym będzie wygodniej wiaderka z urobkiem, że tak powiem, wyciągać przy pomocy liny, a następnie trzeba będzie przegrzebać, przejrzeć i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Co dzisiaj znajdziemy, czy się dokopiemy do tej studzienki, tego wylotu z kopuły, co tam w ogóle poodkrywamy, to zobaczycie. Chodź już. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że jednak ta dziura troszeczkę nam się pogłębiła. W zeszłym tygodniu zasłoniliśmy to paletą. Ciężkimi kamieniami. Tu to wpierdziel. Pod ręką. Żeby nie było, też coś pomogę. A wiesz, co możesz zrobić jedną ręką? Oglądaliście The Ring, to zobaczcie. Zobaczymy, czy stamtąd wyjdzie ta mała dziewczynka. Jak kolega to wymyślił zaraz? No jak kolega to wymyślił, jak... Mam nadzieję, że tyle, Marku, starczy ci tej drabinki. Słuchajcie, no. To jest drabina 3x7. Czyli jeden segment ma w granicach 2,40. No to już widzicie, jak to jest głęboko, tam kolega pokaże. Widzicie? Słuchajcie, jak widzicie, Marek jest na dole, coś wam pokaże. Widzicie tam? Tam na końcu jest dziura. I to wszystko musimy jeszcze wybrać. No, tak wygląda ten obibok. Marku, ten podkop do Szwecji na kiedy będzie? Do Chin, a nie do Szwecji. Aha. Tak, Marek? Odpadź. Kuźwa! No. Rozpoznajesz babcię? Tak. To była bardzo duża. Ty, słuchajcie, zobaczcie, kuźwa, jakie to jest wielkie. Nie wiem, czy to nie dodatek do tego. To na pewno, czekaj. Mam nadzieję, że tu cała krowa nie leży. Słuchajcie, nie zniknął wam jakiś przodek? Bo być może właśnie go znaleźliśmy. Słuchajcie, odkładamy to na razie na bok. Może się uda skompletować cały szkielet.
Jak się czujesz? No dobrze, dobrze. Odkrywco kości. Jak ci idzie? Dobrze. Ty co to jest ty? Ty dalej babcię wykopujesz? Oczywiście. Kuźwa. No jeszcze. Ty no zobaczcie, kuźwa. Następne. Patrzcie ile. Patrzcie ile tu mamy pozostałości. Co tam jeszcze masz? To już może. Czekaj. Z początku strona. Oryginale. Kładziemy to na razie tu, potem będziemy oglądać. Co tam masz? Co to znalazłem? Musisz trochę wyżej. Słuchajcie, wiecie co to jest? Bo kolega w pierwszej chwili nie wiedział. Ja wam powiem co to jest. To jest element z tego schronu. Zobaczcie. To jest klapa, która zamykała wewnętrzną czerpnię powietrza. Czyli jak powietrze tam wchodziło, to zamykało sobie tą czerpnię. Tutaj powinny być takie łapki do zamykania. No i to było zakręcane kluczem. No, ja sobie dorobiłem tutaj w tym schronie takie dwie. Natomiast teraz się okazuje, że mamy oryginał. No, warto było kopać. Bardzo dobrze, panie Marku, zasłużyłeś pan na to, żeby wyciągnąć jeden kibelek. Co tam jeszcze masz? Masz oryginalna podeszwa od żołnierza. Znaczy od buta, a nie tam od żołnierza. No, żołnierz miał ten but. No, ale to jakieś małe, powiem ci. Mi się wydawało, że tobie się gumiak rozerwał, także... Dobra, kładź... Jako blaszka. Ale to już cienko blaszka. A jak wygląda cienko blaszka? Wiesz, jak te cienkie blaszki mogły kiedyś być grube blaszki. No dobrze, pochwalimy się tym na forach. Się ludzie wypowiedzą. Co, jeszcze coś? Ty mnie zmuszasz do tego, żebym się schylił. No. No. No dobra, kupimy dalej. A tak wygląda kopacz. Wynurzył się. I przy okazji herbatę dopiję. Szczeluści, dobra. Co mówisz? Coś tam. Ciąg. Coś tam panie podczepił. A taki mały kameczek. Taki mały kameczek. Ważący tyle co ja. Trochę mogło. Czyś ty? Nie no, co ty? Może przesuń to dalej, żeby nie wleciało. Nie wleć. Już jest nasze. Taki malutki kameczek. Ktoś się nudził i go wrzucił. Ciężki, co? Słuchajcie, to musiało być jeszcze w czasie rzucone przed wynalezieniem internetu. Bo ktoś by się tym pochwalił, jak rzuca. Dokładnie. Co za oszołomy. Dobra, ciąg. Czekaj, muszę to opróżnić, wiesz? Marek! Wypuścić cię! Zaczynałoby się! Chcesz zmiana? No. Dobra, to na razie zgaś ta mała lampka, póki nie wyłazisz. No to zaś to ładować. Słuchajcie, zobaczcie jak to już jest głęboko. Jak pamiętacie z początku filmu, wystawało kawałek w tej chwili. Kiedyś też kawałek wystawiał. No. W tej chwili drabiny już, można powiedzieć, z zewnątrz nie widać. Chcę ją opar. Dobrze. No halogena nie szczep. A mój?
Właśnie dlatego godzę, żebyś go nie ściepnął. No witalina ci ściepnę, byś się przywiązał. No. I zobacz, matku, jak było. Duszno, ciepło. I na dzisiaj, na razie, pizza. Gdzie? Nie? To też to wodą. Bo chcieli mnie się tu zostawić. Przykryć deklem. Mamy na tym zoomie tu zarobimy. Słuchaj, ale swoją... trudne to, tego, że ich nie widział. Co? Tego. No, swoją zmianę podejmuje Artur. Wygląda jakby do kopalni dla niego. Nawet klimat taki. Słuchajcie, Urbek z Chorzów na miejscu. Przynajmniej w dziurze. W dziurze. No dobra. Czekaj. Bo mam jedna ręka. No dobra. Zostaw ma jeszcze te sznurówki. I co, jak ci się tam widzi? Jest na pewno chłodniej niż u góry. No na pewno. I tak miękko. To czekamy na te czaszki, nie? Czekamy na te czaszki. No właśnie dziwne, że tyle kości, a... Jest jakieś kółko patrzone. Ja. Klema spinająco. Dobra, kibelki jadą. I co? Koniec. No tak wygląda. Jest dno, ale... Musisz sam ocenić. Czy tam jest dno, czy nie. Kamienie na płasko poukładane. Jeden przy drugim, tak na ciasno, więc wygląda, że to już jest chyba to. Trzeba będzie wleźć z miarką, namalować. I to jest tak mniej więcej na równo z tym spadem stamtąd, nie? Jak on się kończy, tak są te kamienie wyłożone fajnie na pewno. Trzeba będzie iść. Może wreszcie pierwszy raz leziesz. Drugi, szukałem saperki. Możesz iść. Kochani, dokopaliśmy się. W zasadzie chłopaki się dokopali, bo ja się opierdziałem. Tak jest, do samego dna tej oto studzienki. Zaczynaliśmy przy tym jednym stopniu tutaj, który widzicie, o tu. Tutaj macie, widzisz, zielone, kolor zielony, to jest poziom, od którego żeśmy zaczynali. To wszystko, co widzicie tutaj, zostało wykopane. I teraz tak, co jest najciekawsze. Tutaj mamy szynę kolejową, która zabezpiecza te kamienie przed usunięciem. I zobaczcie dalej. Tam, na samym końcu, widzicie dziurę? To jest zrzutnia łusek z kopuły. Powinna być drożna, na razie nie wzięliśmy, że tak powiem, żadnego przetykacza, żeby to tam przepchnąć, ale to przy okazji. Niech to się troszeczkę wysuszy. Porobiliśmy trochę zdjęć, trochę dokumentacji. I zobaczymy, co będzie dalej. Kawał dobrej roboty. To co, trzeba stąd wejść. Aha, i żeby jeszcze było dno tej studni, jak widzicie, jest wyłożone kamieniami. Tu jeszcze jest łopata. Marek, tu jeszcze jest łopata. To może to nie jest dno. To może nie jest dno. A ty, może to nie jest dno, łopata jeszcze znamy. Czekajcie. Odezwiemy się za chwilę. Słuchajcie, dwie pełne niedziele, trzy osoby, kopaliśmy tą studzienkę. Znaczy, rozkopywaliśmy, próbując wyciągnąć zawartość tej studzienki. Chłopaki zrobili naprawdę kawał dobrej roboty, wyciągając to wszystko. Podziękowania dla Marka, który się sam pchał do roboty. No i do Artura z Urbek Stworzy. Obniżyliśmy poziom tej studzienki o jakieś 2,5 metra. Dokopaliśmy się do tej części, z której mamy tą zrzutnię łusek z kopuły. No wyciągaliśmy, zacznijmy może od brzydkich rzeczy, chodźmy, panie Marek. Kamyczki. No tu kamyczki, to wszystko z tej studzienki.
leżące luzem oczywiście, długa no, część kamyczków. No stoń koło tego, żeby było wiadomo jakie to jest. Właśnie. To jest kubka gnoju, która była w środku. Mamy tam jakieś garki, mamy plastiki, mamy szkło, mamy ubrania, mamy lekarstwa. No ogólnie totalny Saigon. Totalny Saigon, wszystko co tutaj ktoś miał pod ręką. I to nie są współczesne rzeczy, to są rzeczy z lat 80. mniej więcej. Co ktoś miał pod ręką, dymał tutaj na pole, no bo tutaj nie było jeszcze drogi, więc tu było pole. Wpierdzielał to wszystko tam i problem, jemu zniknął, nam przybył. No ale to sobie wywieziemy na wysypisko. Kolejną fajną rzeczą, którą tutaj wyciągnęliśmy, są, wiadomo, poza kamykami, szczątki. Zobaczcie. Mamuta. Mamuta, babci, kogokolwiek. Zobaczcie, jakie kosteczki. Tutaj mamy takie fajne gnaty, kolano. Zobaczcie. Nie mamy pojęcia o drugie kolano, czyli mamy komplet. Przynajmniej coś by miało dwie nogi. No ja już myślałem, że będzie głowa, ale nie było. Nie było głowy, niestety. Nie wiemy, z jakiego to zwierzaka może wy macie pojęcie. Natomiast wykopaliśmy parę ciekawych rzeczy. Część rzeczy już wam mignęło. Zacznijmy może tak. To jest rzecz, która już została wykopana z tak zwanego drugiego dna. Czyli łopata, druga łopata, bardziej szpadel. Kawał znowu pręta, no za jakieś tam metale. No i tutaj przechodzimy do rzeczy bardzo fajnych. Czyli półeczki, spodnika pod półkę, zamknięcia, czerpni powietrza. To prawdopodobnie, tak by wychodziło z wymiaru, jest zamknięcie czerpni, znaczy przepraszam, zrzutni łusek z jedynki albo z szóstki ze szczelnicy. Zaraz dopasujemy. Umyjemy, dopasujemy. Tutaj mamy jakieś znowu inne rzeczy. Ciekawostką są tutaj te łożyska. Gdzie tu mamy ten koszyk z tego łożyska? Tu. Tu mam jakiś koszyk z łożyska, być może jeszcze gdzieś jest kulka. Tutaj mamy, widzicie, pasujące do siebie dwie bieżnie. Nie wiemy co to jest. Wyciągnięte w ten sposób, więc to tak na razie traktujemy. Znicz. Izolatory z budowy tej sieci, prawdopodobnie na powietrznej, za co panom energetykom bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejna bieżnia złożyska większa. Puszki, pręty, cała reszta innych wiaderko. To praktycznie wszystko było na dnie. No cóż, jak to będzie wyglądało, jak to umyjemy? A, jeszcze te fiolki z krwią, gdzie masz? A już wyniosłeś. To w następnym odcinku zobaczycie fiolki z krwią. Na razie. Przepraszam, to znowu ja w tym odcinku, żeście się mnie dość naoglądali. Zostawiamy naszą studzienkę zabezpieczoną tymczasowo w taki sposób. Prośba tutaj dla odwiedzających. Jak wam się chce przesuwać te kamienie, jak wam się chce to cofać, pamiętajcie, tam jest 4,5 metra w dół i ciężko się wyłazi. Najwyżej za jakiś czas wyciągniemy was w takiej formie. Tutaj kolega Marek pokaże. No taką, trochę mniejsze będą. No będą trochę mniejsze. Coś z was zostanie. Także to jest to tymczasowe zamknięcie, ale tylko uprzejmie informujemy, żebyście nie robili głupot. Teraz to już koniec.